3 miesiące temu został pan dziadkiem. Jak pan się czuje w tej nowej roli? Fajnie, fajnie, super. Bardzo fajnie. No, mam wnuczkę. Piękna wnuczka, zdrowa. Laura ma na imię, tak jak jedna z moich piosenek. No to tylko się trzeba cieszyć. Tak, a często... Cieszymy się bardzo, jesteśmy bardzo szczęśliwi z żoną. Nie chciałby pan, żeby w przyszłości wnuczka śpiewała tak jak pan? Byłoby to spełnienie pana marzeń? Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże. No to ja na przykład pamiętam, jak Natalia Kukulska chyba w wieku 6 lat zaczynała śpiewać te piosenki, które później ja właśnie podśpiewywałem. Bal moich lalek, co się tutaj dzieje, mruczy kot i pies, a serduszka lalek biją też, fruwają sukienki, wstążek nagle brak, a serduszka lalek biją tak, bim bom, bim bom, czytam fantazja, bo fantazja jest do tego. Zobaczymy, jak już będzie miał jakieś tak właśnie 5, 6, 7 latek, no to wtedy zobaczymy, może coś wspólnie nagramy. Ale chciałby pan. Pewnie, oczywiście.